Pielęgniarka pracująca w jednym z polskich szpitali, idąc rano do pracy, zobaczyła coś, przez co stanęła jak wryta. Sąsiedzi zdecydowali się oznaczyć i zdewastować jej samochód. Niestety, w ostatnim czasie pracownicy służby zdrowia coraz częściej spotykają się z niechęcią obywateli. Historię dewastacji auta opisała na Facebooku córka pielęgniarki. Pielęgniarka na co dzień pracuje w gliwickim szpitalu. Gdy wyszła do pracy, stanęła jak wryta, widząc swoje auto. Wandale pomazali jej samochód różową farbą i poprzebijali opony, przez co nawet nie mogła dotrzeć do miejsca pracy. Zrobiła zdjęcia, które później w sieci zamieściła jej córka. To nie pierwszy tego typu pielęgniarka padła ofiarą wandalizmu, lęk i niepewność przeradzają się w hejt. Objawy hejtu i ataki na pracowników służby zdrowia w czasach COVID-19 przekraczają moje możliwości pojmowania. Dziś moja mama, pielęgniarka gliwickiego szpitala, została ofiarą wandalizmu. Nie pozwólmy, by ci, którzy robią teraz najwięcej, zamiast wdzięczności, czuli się piętnowani, napisała na Facebooku córka pielęgniarki. Jak zaznaczyła córka pielęgniarki, powinniśmy walczyć z atakami na pracowników służby zdrowia. Bo to właśnie personel medyczny ryzykuje swoim zdrowiem i życiem w czasie epidemii, podczas gdy wielu obywateli pracuje w domach i nie wychodzi z nich, poza szczególnymi sytuacjami. Niepokojące wieści od Rzecznika Praw Obywatelskich. Personel medyczny pada ofiarą ataków, jak donosi Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, coraz częściej napływają zgłoszenia o atakach na pracowników służby zdrowia. Niepokoi się przede wszystkim otoczenie personelu medycznego, na przykład sąsiedzi czy pasażerowie w komunikacji zbiorowej. Zdarzają się nawet przypadki odmowy sprzedaży towarów w sklepach. 2. Sytuacja ta budzi poważne zaniepokojenie rzecznika w związku z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa medyków i pracowników służby zdrowia, ochrony ich prawa do prywatności, a także zagwarantowaniem konstytucyjnie chronionej wolności wypowiedzi, powiedział Bodnar. Źródło: O2.